niepełnosprawność naprawdę nie przeszkadza w niczym, żeby być osobą wielką, osobą rozpoznawalną, osobą medialną. Osoby niepełnosprawne są świadome swojego stanu, swoich ograniczeń. Dlatego też borykają się nie tylko z trudnościami natury takiej fizycznej, ale też psychologicznej. Osoby niepełnosprawne bardzo często mają obniżoną samoocenę, co skutkuje też obniżeniem motywacji do wprowadzania takich pozytywnych zmian w swoje życie. No w czwartek lecimy, no co wody. Znaczy tak, musimy ciebie zawieźć w takim razie lotnisko. W czwartek 8 rano, zbiórka na Ukrainie. Ojej, to trzeba o 3 rano, trzeba w nocy wyjechać, o 3 gdzieś. Każdy ma coś takiego, że lubi się realizować. Nie każdy ma możliwość poczuć taką adrenalinkę, nie? Przed startem. Takie fajne uczucie, kiedy stoi się na podium. To jest trudne do opisania i naprawdę tego nie da się opisać. A nie każdy może to przeżyć, więc chyba dlatego też warto wstać rano o 5:40, iść na basen. Po zajęciach na uczelni czy w szkole znowu wchodzić na te 2 godziny do wody. Często mają też poczucie krzywdy względem społeczeństwa, które nie likwiduje tych wszystkich barier, które spotykają te osoby. Myślę, że nie powinno być takiego podziału osoby zdrowe, osoby niepełnosprawne, bo my wszyscy tak samo wkładamy tyle samo serca, tyle samo poświęcamy na to czasu, żeby osiągnąć ten swój cel. No i dla mnie nie ma w tym dużej różnicy. Nie ma też równego dostępu do wiedzy, do instytucji, jak również do samorealizacji, samorozwoju. Uczyłam się w normalnej szkole, w podstawówce, gimnazjum, liceum. Zdałam maturę, dostałam się na studia. No, żadnych większych utrudnień nie widzę w tym, że jestem osobą niedowidzącą. Normalnie funkcjonuję tak jak każdy. Poczucie krzywdy skutkuje tym, że osoby niepełnosprawne zamykają się w jedynym dla nich bezpiecznym świecie, pewnym, którym jest dom. Pracowałeś te płótki, podali się te płótki na zgrupowanie kadry i jak to wyglądało? Ale setki i tak dalej jakieś? No tak, czy... no, symulatory, pływali się symulatory jakieś. No w końcu pływałam ostatnio 200 powiem symulator, no tam było 100 plus 2,50, no to napływałam 2,11, ale to na płetwie. 2,11, no to w płetwie, no to teraz by trzeba było to samo powiedzieć bez płetwy. No właśnie, to samo się. No właśnie. Nie, jest cały tydzień czasu, przez tydzień jeszcze możesz taki 1,5 kilometra na każdym treningu przepłynąć z akcentem na moc pływania i z akcentem na technikę nawrotu i mocną pracę podwodną. Powinien być rekord świata albo jakiś inny rekord Europy i wszystko. No. Znowu 6 kolejnych medali. Tylko 5 razy. Startuję z zawodnikami pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Swoją przygodę w ogóle z pływaniem zaczęłam ze zdrowymi zawodnikami. Wydaje mi się, że wiele od nich treningowo nie odbiegałam. W moim pokoju jest takie miejsce, gdzie znajduje się dorobek mojej kariery sportowej. Są tutaj statuetki i nagrody zebrane w ciągu ostatnich 9 lat. Szczególny sentyment mam do 2 statuetek. Nazywają się one Włócznia i Ćwinga. Jest to nagroda przyznawana przez prezydenta miasta Suwałk w różnych kategoriach. Miałam to przyjemność, że 2 razy byłam laureatką tych nagród po Igrzyskach Paralimpijskich w Atenach. W 2004 roku zostałam nagrodzona w kategorii wydarzenie medialne. To jest ta pierwsza włócznia ćwinga, jest dość ciężka.
I drugą otrzymałam po Igrzyskach Paralimpijskich w Pekinie w kategorii działanie sportowe. No i w moim pokoju również są wyjątkowe dla mnie bardzo cenne medale. Jest to mój w ogóle pierwszy złoty medal na jakichkolwiek zawodach z Igrzysk Paralimpijskich Ateny 2004. No i w sumie ostatnie moje dokonania, Igrzyska Paralimpijskie w Pekinie. Srebrny medal w konkurencji 200 metrów stylem zmiennym. Brązowy medal, który zdobyłam w konkurencji 100 metrów stylem dowolnym. Powinien być jeszcze złoty medal wywalczony w Pekinie w konkurencji 100 metrów stylem motylkowym. Był to w ogóle pierwszy złoty medal zdobyty dla polskiej reprezentacji. Nie ma go, ponieważ po raz kolejny przyłączyłam się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Medal ten został zlicytowany poprzez Allegro i mam nadzieję, że dla osoby, której jest on dość fajnym gadżetem. Tym bardziej, że było takich medali tylko 5 w Polsce. Od kilku lat jestem również medalistką wśród zdrowych zawodniczek, medalistką mistrzostw Polski. Nie ukrywam też, że sport osób niepełnosprawnych no, daje mi bardzo dużo satysfakcji i też realizacji. Dzięki temu nie wiem, startowałam na Igrzyskach Paralimpijskich, na Mistrzostwach Świata. Osoby niepełnosprawne, co wynika też z tej obniżonej samooceny, często czują się inne od osób pełnosprawnych, czują się gorsze niejednokrotnie lub niezrozumiane. Dlatego też nie zawsze szukają kontaktu ze światem znajomych. Asia, powtarzamy to. 200 metrów na czucie wody i teraz 100 metrów na piersiach na czucie wody, tak jak płynęłaś i spróbuj sobie 100 metrów czucie wody do grzbietu, na properelem. Ale tu, płasko, 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 płasko. Płasko w wodzie, tak. Płasko w wodzie. Nie, tak, ale na boku. Dłoń do dołu, dłoń do dołu. Dłoń do dołu, w ten sposób, zobacz, jak ja. I też tylko na czucie wody, tym ruchem. Tak, tak samo jak tutaj, głaskanie, tak samo tutaj, tylko że masz rękę z boku. Głowa niżej. Asia, płyń. Jak to płynie, zrób głowę przedłużeniem tułowia, nisko głowa i tylko nabierasz powietrza, niżej głowa, głowa w dół, jeszcze niżej. O, właśnie, jeszcze niżej, tak jest. I tylko przy nabieraniu powietrza. Dobrze. Jak opuścisz głowę, biodra ci się unoszą i trzeba tą pozycję linii zachować. Głowa nisko, hop, 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 nabieram. I już biodra w górę i nabieram. Ja w sumie nie czuję się ani ograniczona w żaden sposób, ani gorsza od innych, bo tak samo rywalizuję, tak samo mam swoje sukcesy, tak samo studiuję, mam grono znajomych, więc normalnie uczestniczę w życiu społecznym. A wręcz myślę, że osiągnęłam więcej, bo nie każdy, mówię, ma możliwość odwiedzenia znajomych w całej Polsce i nie każdy ma możliwość wystartowania w takich dużych zawodach. Ania, przejdź na dwójkę, Krzysio, jedynka, szybciutko. Uwaga, płyniemy 4 razy 25 metrów delfinem, wszystko w pałę. Przerwa, ruszamy na gwizdek. Wszyscy razem, elegancko. I teraz tak, żeby nie było, ci, którzy wygrają,
mają o 400 metrów mniej treningu. Uwaga, gotowi? Na miejsce. Asia jest takim przykładem osoby niepełnosprawnej, która nie załamała rąk w momencie, kiedy się dowiedziała o swojej niepełnosprawności, małym uszczepku na zdrowiu i podjęła ciężką pracę. I mnie się wydaje, że dzisiaj te osoby, które rzeczywiście gdzieś tam na swojej drodze spotkają zdarzenia losowe, mogą w takiej Asie brać przykład, że w wyniku ciężkiej pracy, niezależnie od swoich jakichś tam ułomności, można zostać gwiazdą sportu. I to na arenie nie tylko jakiejś regionalnej, ale na arenie Polski, na arenie światowej jest rozpoznawaną osobą na całym świecie. Rekordzistka świata, medalista Igrzysk Olimpijskich.